Wracamy do tematyki Bola, czyli naszych ciężarków zawiązanych na lince, które jakiś czas temu pojawiły się również na tym kanale. Do tej pory wykorzystywałem Bola takie jak tutaj, czyli trzy stalowe ciężarki zawiązane na kawałkach solidnej linki. Postanowiłem troszeczkę zmienić ten projekt, troszeczkę go udoskonalić. I efektem tego jest właśnie to Bola, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Jest ono również wykonane z takich samych linek jak to poprzednie. Tym razem są one jednak zaplecione, tak aby były bardziej sztywne, tak aby nie plątały się tak łatwo, a jednocześnie też były bardziej wytrzymałe. Jak nie należy rzucać naszym Bola? Po pierwsze, nie należy robić nad głową szalonych młynków. W ten sposób nie mamy żadnej kontroli nad tym, gdzie poleci nasze Bola. Możemy natomiast dodać jeden pełny obrót, aby zwiększyć siłę naszego rzutu. Przydaje się szczególnie przy rzucaniu na dłuższe dystanse. Do rzucania wystarczy jedna ręka, tak jak tutaj, gdzie lewą ręką osłaniam się od słońca. Jeśli nie chcemy, żeby nasze Bola ciągle się plątało, zwłaszcza gdy je przenosimy, idziemy z nim rzucać, wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz. Trzymamy Bola tuż za ciężarkami, robimy pętelkę i przekładamy przez nią pozostały koniec sznurków i zaciągamy. W ten sposób powstaje nam takie wygodne nosidełko. Aby użyć Bola, który tak związaliśmy, wystarczy znów złapać za ciężarki, pociągnąć i jest gotowe. Jak jeszcze nie rzucać naszym Bola? Niektóre źródła podają, że Bola rzuca się trzymając za jeden z ciężarków. Jest to mit. Dlaczego tak nie robimy? Po pierwsze, ze względu na to, że potrzebuje wtedy dwa razy więcej miejsca wokół siebie, aby móc tym Bola rzucić. Zamiast tyle, tak, potrzebuje go około 1,5 metra w każdą stronę. Bardzo łatwo zaczepić o coś, co jest wokół nas. Druga sprawa jest taka, że ciężarek, który trzymam w ręce, się nie porusza. Przy rzucie pozostałe muszą oddać mu swoją energię. Wystarczy spojrzeć.
jedyną zaletą tego rzutu jest to, że bola ładnie rozkłada się w locie. Tak wygląda nasze gotowe połączenie. Bardzo solidne. Zachęcam Was do własnych eksperymentów. Próbujcie. Nie jest to łatwe do opanowania, ale przy odrobinie ćwiczenia można osiągnąć całkiem ciekawe rezultaty i miło spędzić czas. Dzięki.